Kaśka Gwiazdorzy. No, jestem ciekawa. Jeżeli mam być szczery, Boże, ciekawe, czy ona się nie obrazi na mnie za to, że to powiem. Kasia ma trudny charakter. Uduszę. I na pewno są osoby w show biznesie i takie, które z nią pracowały, które za nią nie przepadają. Ona jest wymagająca. Jestem asertywna. Pracuję nad tym. Niesamowicie angażuje się sama w to, co robi i bardzo dużo wymaga od siebie. Jak nagle okazuje się, że coś jest niegotowe, coś jest niezrobione, coś nie działa, coś, co będzie miało wpływ na nasz występ, to ona kategorycznie protestuje i żąda, żeby to było zrobione. No i wtedy czasami jest tak, że ludzie myślą, ojej, o co to mamy, że ona tak gwiazdorzy. Nie, nie gwiazdorzy, no po prostu wymaga od siebie, więc wymaga też od innych. Jestem góralica. Powiedz, Kacper, jak w takim razie doszło do tego, że aż tak bardzo się zaprzyjaźniliście? Na czym ta przyjaźń polega? A to właśnie, to dobre pytanie. Wiesz, ten góralski charakter Kasi w moim odczuciu też polega na tym, że ona jest dosyć skryta. Ona naprawdę? Nie ja lubi. Mam wrażenie, że ona jest taka bardzo otwarta. Ona jest otwarta w takich sytuacjach towarzyskich, żeby pożartować, pośpiewać, powygłupiać się, ale żeby opowiadać o swoich osobistych jakichś rzeczach, o trudnych emocjach. Nie? Oj nie, 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 nie. A ja jestem taki skurczybyk, który umie ludzi jakoś tak czytać poza słowami. Kacper dokładnie wie, co się u mnie w życiu dzieje, chociaż nie muszę mu mówić. Ja myślę, że kilka razy też się tak zdarzyło, że Kasia przyszła jak zwykle do pracy, tam zaaferowana, mieliśmy grać spektakl, coś tam i ja podchodzę do niej i mówię, Kasia, wszystko w porządku u ciebie? Co się dzieje? Bo widzę, że coś jest źle. Pamiętam, jak pierwszy raz to zrobiłem, że ona się na twarzy zmieniła, ona się trochę przestraszyła, że ja ją tak... Mówię, a skąd ty wiesz? To widać? Mówię, nie, nie widać, nic nie widać, ale ja widzę. On w punkt mnie czyta. I teraz to już działa w obie strony, bo Kasia też już nauczyła się mnie czytać. I ona też mi patrzy w oczy. Czasami się uściskamy. Czasami tylko pokiwamy głowami i powiemy, dobra, nieważne, gramy, będzie fajnie.